dzisiaj nowy dzień, ale ta sama metoda, ta sama woda. Dalej próbujemy poganiać za okoniami. Jesteśmy na jeziorku niedaleko Gostynina i próbujemy złowić oksy. Wczoraj brały pięknie, co widzieliście pewnie na ostatnim filmie, a jak będzie dzisiaj, sami zobaczcie. Testujemy dzisiaj tak naprawdę kamerę. Zobaczymy, jak ona nagrywa. Z mikrofonem, bez mikrofonu, jak sobie pogadamy tak tylko. Bo coś ostatnio mnie denerwuje. Wczoraj tak miałem, że cały materiał, który nagrałem, poszedł się chrzanić, bo nie było dźwięku. Znaczy nie poszedł się chrzanić, zrobiłem z tego filmu, ale lipa, bo ten film nie ma dźwięku, a to już wtedy dużo traci na atrakcyjności. Tych emocji nie można przekazać. I jest słabo. Więc dzisiaj, żeby było ciekawiej, to postaram się ten dźwięk potestować. Jestem ciekaw, czy te okonie dzisiaj też tak będą gryzły później, tak jak wczoraj, czy nie ma szans. Obławiamy dokładnie te same miejsca, ten sam czas, poranek. Co prawda już pogoda jest odmienna i może być kicha. Całkiem ładny pasiaczek. Ja się nastruszył. Pierwszy dzisiaj. Niech wraca do domu. Testujemy dalej dzisiejszą wodę. Wczoraj ładnie obdarowała pięknymi rybami. Dzisiaj póki co jedna. Łowimy w ten sam sposób. Nic nie zmieniałem. Ta sama główka, ta sama gumka, kolor herbaciany, te same miejsca mniej więcej. Tak przestawiam się jedynie o parę centymetrów w prawo, w lewo. Może nie centymetrów, metrów. Sieć. No i znowu będzie dzień konia kolejny. Jeżeli tak dalej będą brały jak tutaj dzisiaj, to powiem wam, że jest nieźle. Ładna rybka. Waliłbym. Kolejny garb. No, ten już ładny, też musicie przyznać, taki trzydziestaczek gdzieś. Fajna rybka, wypuścimy ją. O, mistrzu, nie w tą stronę. O, prawie dobrze. Tak się zastanawiam, czy to chodzi bardziej o godzinę, czy o miejsce, bo rzucam od pół godziny, a dopiero teraz pierwsze dwie ryby się zameldowały w tym miejscu. Zaraz przeskoczę obok, bo jestem ciekaw, czy to chodzi o miejsce, czy to właśnie chodzi o to, że one tam od którejś godziny do którejś biorą. Sieć.
Ale teraz idzie wytrenować te zacięcia. Znowu kijek fajnie pracuje. Hamulec lekko brzęczy. Co mam nadzieję dzisiaj w końcu usłyszycie. Ale rybki póki co sporo mniejsze. O, nie chlap, nie chlap. Sporo mniejsze niż wczoraj. Wczoraj pierwsze rybki miały tak grubo powyżej 35, a dzisiaj takie 25-30. No powiem wam, że znowu się nieźle zaczyna. Tylko trzeba poszukać jakiejś mamuśki, samicy. Wczoraj to tak trochę zaobserwowałem, że to tak wyglądało, że tu gdzie brały samce, musiałem zarzucić troszeczkę obok, tak jakby z metr, poszukać takiego miejsca troszeczkę, nie wiem, czym się ono różniło, w sumie niczym. I one były zgrupowane tak jakby samce razem, a samice stały troszeczkę z boku. I nie wiem, czemu akurat obie samice, które wczoraj złowiłem, były z lewej strony. Tak jakby te samce krążyły wokół samicy i się biło o miejsce, który pierwszy. Niech to słońce wschodzi, bo zimno w łapskach, nie wiem. Dzisiaj trochę chmury przesłaniają to słońce i jest dużo chłodniej. W sieci. Kolejny garb. Człowiek po zimie to musi troszeczkę nabrać wprawy co do nich. O, to też samica, zobaczcie. Ona tutaj leje ikrą. Także nie męczymy, szybko ją wypuszczamy. No, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Teraz robię szybki test. Przeszedłem stanowisko obok. Przed chwilą tutaj nic nie brało, nie miałem nawet jednego brania. Sprawdźmy teraz, czy to zależy od godziny, czy od miejsca, gdzie tam one akurat są zgrupowane. No i tutaj, słuchajcie, pierwsze przeprowadzenie, nic. Nawet skubnięcia. Zrobię trzy kontrolne rzuty. Jak coś, to wrócę tam. Sieć. O, i znowu ładny. O, ten będzie chyba dzisiaj największy. Bije głową ładnie i mi odchodzi w trzciny. Chodź tutaj, chodź. Oj. Dobra, użyjemy podbieraka. Oj.
No, taki fajny, chyba gdzieś tak około 30. Czyli zaczynają brać o tej samej godzinie z każdego miejsca. Wypuścimy gagatka. Plum. Nie wiem, który to już, trzeci dzisiaj, czwarty. Niech to słońce szybciej wschodzi, bo wczoraj dobrze brały przy pełnym słońcu. A jest tak zimno w łapy. Ta woda jeszcze póki co jest zimna, te okonie są zimne. Więc ręce grabieją tak nieprzyjemnie. No i fiu. No i wam powiem, że dzisiaj to konie troszeczkę inaczej biorą. Nie tłuką już tak agresywnie jak wczoraj. Teraz znowu nie wiem, czy wrócić tam na tamto miejsce, czy jeszcze przejść obok. Kilka sztuk wyjąłem, a teraz trzy rzuty bez dotknięcia. Nie wiem, o co chodzi. Czy one się bardziej przemieszczają, czy póki co jeszcze nie są takie agresywne. Jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, albo nie wiem, coś się pozmieniało im. No dobra, kosimy dalej. Sieć. O kurde. Zobaczcie, co się stało. I powiem tak, teraz nie wiem, co to było. Albo był szczupal, obciął mi żyłkę, albo była duża ryba i przy zacięciu strzelił przypon, bo miałem tutaj przypon dowiązany. Nie wiem. O, teraz się robi fajnie. Słoneczko w końcu tak wysoko wyszło. Ogrzewa trochę ręce. Oby to dało sygnał rybką. Znowu szczupak. Kurde. Nie, to się robi bezsensowne. No i co? I nic się nie dzieje. Kurde, nic a nic. Dobrze, że chociaż te kilka o świcie wyjechało tam z 3-4, bo tak to dzień byłby na zero. I co? I to trudno tu w ogóle coś wnioskować, bo wczoraj biły cały czas przez 2 godziny w głupie, a dzisiaj już tylko przez pół godzinki. Przynęta ta sama, miejsce te same, nawet pogoda zbliżona. Ale to nie wiem, czy one takie apetyty miały tylko przez jeden dzień, albo miały wcześniej, a ja na samą końcówkę trafiłem, nie wiem. Okazało się, że dzisiejszy dzień był zupełnie odmienny. Ta ryba gdzieś zniknęła, brała tylko przez chwilę, złowiłem tam maksymalnie z 5 sztuk. 2 obcinki szczupaka, czego wczoraj nie miałem w ogóle. Więc ten dzień jest zupełnie inny. Troszeczkę się podjarałem tym wczorajszym łowieniem. Mówię, może dzisiaj powtórzę, może jakiś rekord padnie. Niestety woda całkiem się odmieniła, ale jak to w naszym wędkarskim świecie bywa. Zobaczcie, nie wiem, czy teraz to widać. Pojawił się wiatr, pojawiła się falka, słońce trochę zza chmur wygląda. Generalnie łowiłem w tych samych miejscach na ten sam zestaw, aczkolwiek ryby już nie współpracowały tak dobrze. Kilka sztuk okonia wyjechało, niestety nie powalały jakimiś wielkimi rozmiarami, jeden taki trochę większy. No i co, no i tak to jest. Pokazałem wam, że jednego dnia się łowi i to nie zależy wcale od przynęty,
czy tam od miejsca, bo łowiłem w tym samym miejscu na tą samą przynętę, a niestety rybki wczoraj wyjeżdżały piękne, a dzisiaj, no jak dzisiaj, jak normalny dzień na polskim PZW. To co, macie przekrój z 2 dni. Mam nadzieję, że się spodobało te wczorajsze okonie mega, no wczoraj mi dźwięk padł, mam nadzieję, że dzisiaj to GoPro nowe 8 w końcu zacznie normalnie działać i ten dźwięk się nagra tak jak należy, bo wczoraj to się mega wkurwiłem, jak zobaczyłem, że cały materiał z GoPro jest bez dźwięku, więc słabo tutaj.